Stanowisko do pomiaru trójskładnikowej równowagi ciecz-ciecz znajduje się w sali 326. Instrukcja do ćwiczenia znajduje się na stronie Katedry Chemii Fizycznej. Celem ćwiczenia jest wyznaczenie krzywej binodalnej oraz cięci równowagi w układzie poliglikoletrenowy, sól i woda. Do kolbki wrzucamy element mieszający. Ponieważ magnetyczny element mieszający mógłby wpływać na odczyt elektronicznej wagi analitycznej, wstępne ważenie wykonujemy na wadze technicznej, a dokładne ważenie wykonujemy na wadze szalkowej. Do kolbki odważamy określoną ilość glikolu polietylenowego i ponownie wstępnie ważymy na wadze technicznej i dokładnie na wadze szalkowej. Do kolbki dodajemy określoną ilość wody w celu rozpuszczenia poliglikolu etylenowego. Stawiamy kolbkę na mieszadle, aby rozpuścić polimer w wodzie. W trakcie, gdy polimer rozpuszcza się w wodzie, napełniamy biuretę wodą destylowaną. Gdy polimer rozpuści się w wodzie, ważymy kolbkę w celu ustalenia składu roztworu. Do takiego roztworu dozujemy roztwór soli wskazany w harmonogramie, aż do pojawienia się zmętnienia. Ponownie ważymy kolbę z dodanym roztworem soli. Otrzymany roztwór miareczkujemy za pomocą wody destylowanej, aż do zaniku zmętnienia. Ponownie ważymy zmiareczkowany roztwór. Pomiary kontynuujemy za każdym razem, zwiększając o około 20% ilość dodanego roztworu soli. Pomiary kończymy w momencie wypełnienia kolbki. Aby wyznaczyć cięciwy równowagi, musimy przygotować odpowiednie roztwory. Składy tych roztworów znajdują się w harmonogramie ćwiczenia. Na podstawie podanych składów zaprojektuj roztwory, aby ich całkowita masa wynosiła 5 gramów. Ważymy puste probówki. Jako podstawkę można wykorzystać Erlenmeyerkę lub zlewkę. Ponieważ w probówkach nie będzie elementów mieszających, do ważenia można wykorzystać elektroniczną wagę analityczną. Do zważonej probówki odważamy obliczoną ilość poliglikolu etylenowego i ponownie ważymy probówkę. Następnie odważamy obliczoną ilość soli. Zwróć uwagę, czy wykorzystywana sól nie jest w formie hydratu. Ponownie ważymy probówkę z polimerem i solą. Na koniec odważamy obliczoną ilość wody i ostatni raz ważymy probówkę. Zatykamy probówkę korkiem i wytrząsamy aż do rozpuszczenia się wszystkich składników stałych. Po rozpuszczeniu odstaw probówkę na statyw, aby nastąpiła pełna separacja faz. Przygotowanie roztworów do cięciw równowagi radzimy wykonać równolegle do pomiarów krzywej binodalnej. Poszczególne roztwory mogą wymagać czasu większego niż godzina do pełnej separacji. Po rozdzieleniu faz, gdy obie fazy są klarowne, lub na 20 minut przed planowym końcem zajęć, przystąp do rozdzielania faz. Zważ pustą strzykawkę, wykorzystując zlewkę jako podstawkę. Upewnij się, że strzykawka nie dotyka obudowy wagi. Za pomocą strzykawki pobierz całą dolną fazę. Zważ strzykawkę, aby ustalić masę dolnej fazy. Zwróć uwagę, aby ani strzykawka, ani igła nie dotykała obudowy wagi. Po
skończeniu pomiarów umyj wykorzystywane szkło i probówki wodą destylowaną. Zlewki możesz wylać do kanalizacji, zwracając uwagę, aby nie zgubić elementu mieszającego skorupki. Wszystkie informacje niezbędne do przygotowania sprawozdania znajdują się w instrukcji oraz dodatkach znajdujących się na stronie Katedry Chemii Fizycznej.